Pani Davino, kiedy będzie następne warsztaty? Pani Davino, warsztaty, warsztaty, warsztaty. Cześć, kochani, Therapeutic Mama tutaj. I decydowaliśmy z Irkiem zrobić film dla was o warsztaty, bo dostanie tyle mailów. Rzuciłam hasło o warsztatu w styczniu i już jest pełen warsztaty, więc zdecydowałam, że zrobię całkiem osobny film zdedykowany do kiedy mamy kolejne warsztaty. Jeszcze nie rodziłam, jak widzicie, poczekajcie. Jestem ciężarówka teraz, więc zdecydowałam, że nie będę siedzieć i czekać, ja będę pracować dla was. Warsztaty. Kochani, my z Irkiem jesteśmy po kilkanaście warsztaty w różne miejsce w Polsce, w Warszawie, Poznaniu, gdzieś tam. I decydowaliśmy, że teraz mamy prawie czworo dzieci. My chcemy warsztaty u nas, w domu, blisko, bez prowadzenia, bez płacenia za kuchnię gdzieś, bez wysokiej ceny, że was nie stać na to. Po co płacić jakieś osoby za ich kuchnię, jak my mamy kuchnię u nas w domu? Więc my będziemy w styczniu i w lutym serdecznie was zaprosić do naszej kuchni u nas w domu na trzy kolejne warsztaty. Mamy już zaplanowane dla was. Możecie wybrać, którą warsztaty was opowiada, bo mamy trzy różne tematy, które myślę, że będą, no, będą zajebiste. Bardzo się cieszę. Pierwsze, mam tutaj wszystko napisane dla was. Pierwsze kolejne warsztaty mieliśmy już 12 stycznia zaplanowane, zamknięte. Sorry, kochani, to jest już tak zamknięte, że decydowaliśmy otwierać kolejne warsztaty w tym samym temacie. To jest detoks po świąteczny retox. 26 stycznia zapraszamy serdecznie do nas do kuchni. Sobota, cały dzień. Retox, detox. Święta zaraz będzie. Mamy Mikołaj, mamy Andrzejówka, mamy tyle rzeczy piękne, fajnie do celebrowania. Święta, mamy Wigilii, będzie piciu, będzie jedzenie, będzie 12 potrawy na stole. Będzie od babci, będzie od teściowej. Jak mogę odmówić pyszne jedzenie? No nie mogę. Tyle ciasto chcę to zjeść, tak? Retox. Teraz jest doskonały moment na retox. Retox jest ciszenie, kochani, się życia. Po co odmówimy to? Mamy chęć, mamy ochotę, ale zawsze jest w tyłu tam ten winno, że o, powinno być na dietę, zaraz będę musiał robić detox, bla 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 bla. Nie. Zróbmy tak, kochani, że tym święta jesteśmy całkowicie na 100% na tym stole. Cieszymy się każdy potraw tam. Jesteśmy całkiem obecni i każdy komórki chłania tą pyszną jedzenie, które było zrobione z miłością. To jest retox. Teraz, to nie znaczy, że nie mamy po tym pracy. I o to chodzi, ale ja lubię pracować. Czemu nie? I to jest detox. I to jest praca, co my z Irkiem mamy dla was na nasze warsztaty. Jemy retox. Wyczyścimy detox. Retox, cieszymy się życia. Detox, cieszymy się wyczyszczenia. Oby, tak? To jest ten cykl w życiu. Cały czas retox, detox, retox, detox. Zróbcie retox. Cieszycie święta i 26 stycznia przyjeżdżajcie do nas. Uczymy się, jak skuteczny detox. Zapraszamy serdecznie. To będzie 26 stycznia. Ze mną będziemy ćwiczyć jogę, jak detoksyfikować ciało przez oddech, przez ruszanie się. Będziemy też detoksyfikować emocji, troszeczkę będziemy pracować ze mną na emocjonalne leczenie i oczywiście będziemy pracować z szef Irkiem w kuchni. Macie trzy pyszne, terapeutyczne danie. Przychodźcie głodni jak szalone, bo będziecie jeść terapeutyczne, pyszne rzeczy i się uczyć. Ok, kolejne warsztaty. Joju, to jest najlepsze. Według mnie to jest na 100% musicie napisać na tą. Mamy walentynki, kochani. My z Irkiem będziemy robić dla was walentynki, warsztaty deserowe, czekoladowe, ciastowe. Będziemy robić pyszne desery.
kochani. Przyjeżdżajcie do nas i będziecie się nauczyć, jak zrobić terapeutyczne desery bez winność. Te desery, które są tak pyszne, tak doskonałe, czekolady, które wpływa w ust i czujecie się świetnie. To jest terapeutyczne. To ci zdrowie, jak jesz deser. To jest nasz cel. Teraz tak. Przyjeżdżajcie, to będzie 9 lutego. To jest przed naszej walentynki. Dlaczego? Bo my chcemy zaprosić ludzi, którzy może nie mają małżeństwa, może nie mają jakiegoś partnera i szukają miłości tam. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście też zapraszamy ci, którzy mają partnerki. Możecie jako małżeństwo przyjechać do nas i celebrować walentynki razem. Bez wchodzenia do tego całego komercyjnej rzeczy. Nie, to będzie bardzo niekomercyjne warsztaty dla was. A jak nie jesteście pary, no to może poznajcie kogoś w tym samym sposób myślenia, tym samym sposób życia, poznajcie kolejne fajne osoby. Nie na Tinder i nie na jakiejś aplikacji, tylko u nas w domu. Więc zobaczymy, może będzie miłość w rodzinie. Mam nadzieję. Więc zapraszamy 9 lutego na walentynki. Cały dzień soboty będziecie z nami się uczyć terapeutyczne desery, czekolady, pyszne rzeczy i może poznajcie kogoś fajnego. Nie wiem. Okej, ostatni naszej warsztaty, który chcę zgłosić dzisiaj jest koniec lutym 23. Mamy kolejne warsztaty dla kobiet w ciąży albo kobiety, które chcą zejść w ciąży. To jest warsztaty domowe porody lub naturalny poród w szpitalu. To, co już odbywało tutaj, zaoferujemy kolejnie, bo był szał. Tyle ludzi, tyle teraz piszecie do mnie. Dawina, kiedy jest kolejne warsztaty o ciąża? Kiedy mogę się nauczyć, jak rodzić w domu z położną, bez położne? Jak mogę się nauczyć ten krąg kobiet, tak jak ty robisz? Wszystko będzie jasne po naszej 23. ciążowe warsztaty. Zapraszamy serdecznie, sobota, cały dzień z nami. Jak się ożywiać podczas ciąży? Jak się ożywiać, żeby zejść w ciąży, jeżeli macie jakieś problemy? Nie ma problemu. My z Irkiem mamy bardzo dobre, skuteczne metody, żeby wyczyścić ciało, ale też umysłowe blokady, które nam blokuje, żeby zaprosić to dziecko do nas. Jeżeli jesteście już w ciąży i macie taki pomysł, że chcecie rodzić w domu i nie wiecie jak, przyjeżdżajcie. I jeżeli jesteście bardzo wygodni z waszym lekarzem, chcecie w szpitalu, ale chcecie wiedzieć jak mogę sobie poradzić z tym bólu, ten stres, ten strach porodowy, zapraszamy serdecznie. To nieważne, gdzie rodzisz, to ważne jak. Jakości nasze poród jest różnica między bycia silna kobieta, pełen, który dorasta przez czas tą poród, i bycia mała dziewczynka, która słucha swoje lekarz, słucha swoje położna i robi po prostu to, co ma robić, żeby dziecko wychodzi. To nie o to nam chodzi. My chcemy być lepsze, większe kobiety dzięki naszej domowej albo szpitalnej poród. To jest dużo stres na barki kobiety i my chcemy to zlikwidować. To jest nasze prace. 23 lutego zapraszamy serdecznie. Kochani, macie wszystkie teraz wszelkie informacje o następne 3 warsztaty. Ostatni rzecz, który teraz będę rzucić hasło. Mamy tylko jedną turnus w tym roku. Tylko jedną. I to będzie majówka. 28 kwietnia do 5 maja. Okay, to będzie majówka i tak macie wolne dużo czasu w tym okresie, więc czemu nie robić wielki detoks? To będzie turnus oczyszczenia wątroby. Jeżeli zmierzyliście robić czyszczenie wątroby, czujecie, że ja nie wiem, co ja mam zrobić,
nie umiem sama, ja się boję, to przyjeżdżajcie do nas 28. Zaczynamy, robimy intensywne czyszczenie wątroby, będziecie pracować ze mną, wyczyszczenie w środku emocji, yoga będziemy ćwiczyć i będziemy jeść pyszne, terapeutyczne jedzenie, żeby przygotować się naszej wątroby do wypuszczenia stare śmieci. To jest nasz cel. Turnus będzie na majówkę 28 do 5 maja. Zapraszamy serdecznie. Macie ceny na dole. Każdy warsztaty jest 250 zł, oprócz naszej walentynki, który będzie 300 zł za osobę, bo to będzie dużo deseru, dużo i dużo więcej pieniędzy w kuchni. Ale nieważne, 300 zł za naszej lutym. Zapraszamy serdecznie za osoby, 250 zł za ciężowe i za detoksyfikujące. Nasze turnusy całe 7 dni będą 3300 zł. 3300, zapraszamy serdecznie, może zrobimy jakiś rabat, jak zapisujecie przed świętach, bo to są dobre prezenty, kochani. Jeżeli macie dość kupując jakiś byle co prezent, no to kupujcie prezenty, które warto dla nas, który nas karmi, który nas służy, który nas wyczyści, tak? Więc możecie pod choinką nasze turnus, nasze warsztaty prezentować dla kogoś. Kocham Was bardzo, Therapeutic Mama tutaj. Bardzo się cieszę, że wreszcie to wszystko wypuściłam dla Was, bo teraz macie wszystkie daty. Zobaczcie w deskrypcji, możecie napisać do mnie, jak macie więcej pytań. Nie mogę to czekać. Aż to widzimy się w styczniu, lutym, albo może w maju. Będą więcej warsztaty w marcu, w kwietniu, ale na razie nie głosujemy to. Zamykamy te tematy w styczniu i w lutym. Pa, pa, kochani. Do zobaczenia. Kibicujcie mi na mój poród domowy. Pa, pa. Do zobaczenia.